Witajcie w cudnej Polsce, w miejscu nad Dunajcem, którego powstanie wiąże się z dwoma jakże skrajnymi imionami – Dobrosław i Gniewomir. W miejscu, które było dwa razy pod władaniem rozbójników i w miejscu, w którym Inkowie ponoć ukryli swoje skarby. Witajcie na zamku Tropsztyn. Nie przedstawiam wam tutaj całej historii zamku, zapraszam do odwiedzin. Warto jednak wspomnieć, że obiekt ten jest dostępny wyłącznie w okresie wakacyjnym i czasem przedłużany jest okres odwiedzania do 15 września. Pamiętajcie, aby zaglądnąć na stronę internetową zamku. Będzie w opisie link, aby dowiedzieć się, czy jest otwarty. Do lat 80. XX wieku obiekt ten był w kompletnej ruinie. Na murach oznaczono oryginalne obmurowania, które sięgały maksymalnie kilku metrów nad powierzchnią gleby. Teraźniejszy kształt zawdzięcza Fundacji Odbudowy Zamku Tropsztyn, która od roku 1990 sukcesywnie odbudowuje Zamek Tropsztyn w myśl zasady, która mówi, że musi on przetrwać w dobrej kondycji jeszcze kilkaset lat. Przy wejściu kupujemy bilety, po przeczytaniu krótkiej historii zamku wchodzimy do sali rycerskiej na piętrze. Za salą rycerską jest połączona z nią sala tortur. Zapewne tortury wykonywano w lochu, natomiast w tej chwili możecie eksponaty popodziwiać za salą rycerską. Jest to chyba najbardziej wyposażone miejsce w całym zamku. Schodzimy schodkami na dziedziniec, na którym mamy dwa posążki lwów, uwielbiane przez dzieciaki. Dzieciaki je zasiadają, robią sobie pamiątkowe fotografie. W głębi dziedzińca mamy małą sadzawkę, do której można wrzucić grosik na szczęście. Jak zobaczycie na dnie, szczęścia chyba potrzebują wszyscy. Tutaj również mamy zaznaczony kawałek oryginalnych murów. Jak widać, był ten zamek w bardzo wielkiej ruinie. I nie wiem, ile w tym prawdy, ale ponoć jest tutaj miejsce promieniowania energetycznego. Jest możliwe, że jak stąd wyjdziecie, to będziecie energetycznie napromieniowani. Oczywiście pozytywną energią. To musicie sprawdzić sami. Pod schodami, którymi zeszliśmy na dziedziniec, jest wejście w kierunku lochów. I tutaj warto zwrócić uwagę na dwa szczegóły.
Prawdopodobnie z lochu pod zamkiem były przeprowadzone dwa wydrążone przejścia podziemne. Jedno z nich ponoć łączyło to miejsce z zamkiem Czchów, a drugie prowadziło pod rzeką Dunajec i miało swoje wyjście w Tropiu na drugim brzegu. Z lochu wchodzimy do wieży. Tutaj będziemy mieć kilka kondygnacji, zanim wejdziemy na najwyższą widokową. Znajdziesz tutaj bibeloty z egzotycznych krajów, jak również kilka kondygnacji przeznaczonych do zabaw dziecięcych. Wchodzimy na najwyższy poziom wieży, czyli na platformę widokową. Podziwiamy tutaj jezioro Czchowskie oraz kursujący obok zamku w niedalekiej odległości prom Wytrzyszczka z Wytrzyszczki do Tropia. Z ciekawszych informacji o tym zamku dowiadujemy się, że były okresy, gdy zamek Tropsztyn był dwukrotnie we władaniu rozbójników, którzy napadali na kupców przepływających Dunajcem. Tak więc zdarzało się, że dwa sąsiadujące ze sobą zamki Czchów i Tropsztyn posiadały całkowicie odmienne funkcje. Pierwszy był przeznaczony do obrony szlaków kupieckich, a drugi do rabowania kupców na szlaku. Kupcy ponoć zemścili się na rozbójnikach, chwytając się fortelu, zatruli wino w beczkach i po obrabowaniu ich rozbójnicy sami wymierzyli sobie sprawiedliwość, wypijając zatrute wino. Historia zamku Tropsztyn wspomina również o skarbie Inków, które ponoć ukryte są pod lochami. Kilku niezależnych radiesetów potwierdziło na głębokości około 17 metrów pod lochami zamku istnienie tajemniczego pomieszczenia mocno bijącego energią złota i kamieni szlachetnych. Był czas, że peruwiańscy Inkowie, uciekinierzy ze skarbami, znaleźli schronienie w okolicy Doliny Dunajca. Mówi się o zamku Dunajec i zamku Tropsztyn. Andrzej Benesz w latach 70. XX wieku odkupił od Skarbu Państwa ruiny zamku Tropsztyn i prawdopodobnie wówczas rozpoczął poszukiwania skarbu Inków. Mówi się, że znalazł w zamku Dunajec zwój ze wskazówkami. Jednak w roku 1976 doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego na prostej drodze Andrzej Benesz zmarł. Doszukiwano się właśnie tutaj klątwy Inków. Po przechadzce murami obronnymi dochodzimy do wystawy rzeźb Karola Badyny. Mamy tutaj damę z jamnikiem, przy której możemy usiąść na wrzeźbionej ławie. A siąść przy damie z jamnikiem i pogłaskać jamnika, to znaczy spędzić resztę dnia radośnie. To, co jest fantastyczne na tym zamku, to możesz podotykać tych armat, a cały zamek jeszcze nadal jest w renowacji i wygląda naprawdę bardzo imponująco. Możecie tutaj odpocząć i pooddychać. I nie zapomnijcie zejść wytyczoną drogą Inków. Kto wie, może komuś uda się odnaleźć skarb, który ponoć istnieje i znajduje się pod lochami. Do zobaczenia w cudnej Polsce!